Tak. Stary stoczowski zwyczaj, Judosz Słowiana Kukła przemierza przez rynek, przez ulicę miasta i za moment trzykrotnie pokłonić się przed stoczowskim ratuszem. Słowiana Kukła przedstawia Judosza, zdrajcę Jezusa. Teraz trzykrotnie pokłoni się przed ratuszem w Skoczowie. Za Judoszem liczna grupa mieszkańców Skoczowa, dzieci, które z klekotkami klaszczą dłonie i klekotają i krzyczą kle, 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 spali się Judosz w piekle.
rynku Judasz przechodzi w stronę ulicy Bielskiej. Potem z oddali również trzykrotnie pokłoni się przed Skoczowską Farą, przed Skoczowskim Kościołem. No a dalej już finał tej trasy to remiza w Skoczowie. Tam Judasz kończy tragicznie, bo zostanie spalony. W Skoczowie, tak jak mówiłem, ten obchód to jest kilkanaście minut. Judasz wychodzi ze strażnicy, asyście strażaków. Później przechodzi ulicami miasta, przechodzi na rynek, ulicę Bielską, Kościelną, a potem zostaje spalony. Był praktykowany przed wojną, był praktykowany po wojnie i na szczęście jest dalej kultywowany. Wielki Piątek, Wielką Sobotę, ta właśnie tradycja tutaj ma miejsce w Skoczowie. Judasz trzykrotnie kłania się władzy kościelnej. Znowu wracamy w okolice rynku i już zmierzamy ku remizie strażackiej.
dzisiaj bardzo dobra pogoda na podtrzymywanie tej tradycji, ale były czasy, kiedy padał deszcz i padał śnieg i było zimno. Tłum dzieci już zmierza w stronę remizy strażackiej. I tak jak powiedziałem, Judosz, który symbolizuje zło, tym głośnym hałasem jest wyganiany, no a tutaj przy remizie skoczowskiej zostanie za chwilę spalony. Słomiana kukła, a więc zawsze co roku dbają strażacy i Towarzystwo Miłośników Skoczowa. Te dwie organizacje co roku podtrzymują, kultywują tą skoczowską tradycję. Judosz chowa się w remizie, ale na nic to jego chowanie niebawem spłonie. I idziemy już za remizę. Co tam się będzie działo? Przypominam, że jesteśmy w Skoczowie cały czas. Tradycyjny pochód z Judoszem. Wielki Piątek, Wielką Sobotę kultywowany przez miejscowe koło Towarzystwa Miłośników Skoczowa i strażaków. To zło w postaci Judosza, w postaci właśnie tej słomianej kukły przechodzi przez miasto, no a niebawem spłonie. Oczywiście nie jest palona kukła, ponieważ ona jest trudna w wykonaniu. Wiele osób dzisiaj, to też dzięki dobrej pogodzie, zgromadziło się w Skoczowie. Tak mówiłem, z pokolenia na pokolenie jest ta tradycja przekazywana. Ale bandnicy już idą. Tak właśnie skończył skoczowski Judosz. Co roku Wielki Piątek, Wielką Sobotę ta tradycja jest podtrzymywana, pochód z Judoszem się odbywa.
Spoczów wolny, Judasz Spalony. Judasz Spalony, Spoczów wolny, a cała redakcja internetowa i Radio 90 życzy Wam spokojnych, radosnych świąt. Wszystkiego dobrego.